Cześć mordy, z tej strony Karol, witam was w dosyć specjalnym odcinku na moim kanale. Pamiętacie mordy mita z poprzedniego odcinka po gorąco mitów na temat gry przeglądarkowej? Jeśli tak, to w tym odcinku rozwiązuję całą tę sprawę, całą tę akcję, także zachęcam was do obejrzenia odcinka, uchylam rąbla tajemnicy, dowiadujecie się wszystkiego i mam nadzieję, że moi widzowie, widzowie Teamu Kaluch, zaangażują się w tą akcję i wspólnie pomożemy i stworzymy coś naprawdę dobrego. Pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, w którym pomagamy, dlatego zostawcie tutaj mnóstwo łap w górę i co, zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, wreszcie mogę uchylić rąbla tajemnicy, bo gra w poprzednim odcinku was bardzo zaciekawiła. O co dokładnie chodzi? Wszystkiego już się dowiecie. Musimy przejść tylko trzeci etap, który wydaje się być najtrudniejszy z całej tej gry. Moim zadaniem jest dostarczenie tajemniczej paczki, o tym już mówiłem. I moi drodzy, grę możecie pobrać z linku podanego w opisie na iOS-a oraz Androida. A uwierzcie mi, oj warto. Zresztą zaraz wam powiem wszystko. Moi drodzy, musimy zbierać jak najwięcej pieniążków. Dlaczego? Również powiem wam za chwilę. Tylko musimy przejść wszystkie etapy. Moi drodzy, naprawdę cieszę się, że mogę zaangażować się w tą akcję, bowiem jest to akcja charytatywna. Cały czas przechodząc tę grę będę zdradzał wam, o co mniej więcej chodzi. Pokażę wam jedną rzecz. Teraz mam 7 monet. Jeśli wpadnę do wody albo się skuję, tracę monetę. Tego bym nie chciał, na pewno. Monety w tej grze to jest rzecz najistotniejsza. Im więcej monet zbierzemy, tym lepiej dla nas wszystkich. Czy jest to gra wbudowana w GTA? Bo takie pytania też były. Nie, nie jest to gra wbudowana w GTA. To była, moi drodzy, mała zapowiedź, taka tajemnicza zapowiedź, która miała was zaciekawić. I mam nadzieję, że tak się stało, bo uwierzcie mi, naprawdę warto. Dobra, pierwszy level za mną. Wsiadam do autobusu, który jedzie do Warszawy. Warszawa to jest drugi etap. Coraz mniej czasu, no musimy, moi drodzy, się pośpieszyć. Ja się muszę teraz skupić, bo ostatnio się tutaj ostro skułem, a o monety nam chodzi najbardziej. Nie idzie najgorzej. Zobaczcie, to jest, moi drodzy, teraz przejście bez żadnego skucia, bez zatrzymania się. Aj! No i po co? Po co tak, kozacze? 18 monet, nie jest tragicznie. Na pewno będzie więcej monet niż za pierwszym razem, kiedy grałem, bo wtedy musiałem poznać mechanikę. Teraz już mniej więcej wiem, jak to działa. Okej, jeszcze to 22 monetki. W sumie to powiem wam, o co chodzi. Moi drodzy, jest to akcja charytatywna, której to przez to, że gramy w gierkę, będziemy mogli pomóc chorym dzieciom. Także naprawdę świetna sprawa. Zaczynam o tym mówić w momencie, kiedy rozpoczynam level trzeci. Bo tutaj się wszystko, moi drodzy, rozwiąże. Sytuacja się pogorsza, więc cisnę. Co za stwory w tym Gdańsku. Wow. Klimacik się zrobił. Level najcięższy z tych wszystkich, więc tutaj na pewno wymagają ode mnie fokusa. Respiące się jakieś stwory przy mnie to na pewno nie jest dobry znak. O Jezu, myślałem, że już nie przeskoczę, udało się. Prawie 30 monet. Co to jest za znak, moi drodzy? Centrum medyczne, więc idziemy. Wow, zaczyna się robić coraz mroczniej. Ja nawet nie próbuję z nimi walczyć, bo chyba nawet się nie da. Czy weszliśmy do portu w Gdańsku? Na to wygląda. O kurde, dobra. Okej. Teraz mi się udało. Jeszcze drugi, jest. Moi drodzy, szpital coraz bliżej. Jakieś dziwne macki różnych istot. Muszę trochę nadrobić tych monet, bo je potraciłem przez to, że się tak skułem kilka razy. Ile tu tych potworów już jest? Okej. Moi drodzy, czyżbyśmy dotarli do sedna? Ale, co mamy? To ja pisałem do ciebie te wiadomości. Zaskoczony finałem? Tak, cel gry jest inny niż zakładałeś. Czasem kontrolę nad najważniejszą grą, jaką prowadzisz, czyli twoim życiem, przejmuje coś innego. Nagle, bez ostrzeżenia. I wygraną nie jest przygoda, mistrzostwa świata we wszystkim, ani najlepsi kumple w galaktyce. Jest nią dalsze życie. No i przez tą grę właśnie możemy pomóc młodym graczom, którzy stanęli do tej nierównej rywalizacji. Wirtualne monety, które zdobyłeś w grze, zostaną zamienione na pieniądze dla 3 placówek szpitalnych zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży. Moi drodzy, każda jedna moneta, którą zdobyliśmy, to 50 groszy właśnie dla tych placówek. Ja zdobyłem około 30 monet, zaraz pewnie zobaczę ile. Także 15 zł leci już na konto szpitali, gdzie te pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie dzieci i młodzieży. Pomysłodawca akcji Wiśniowski przekazuje na ten cel 300 tysięcy złotych, więc to jest 600 tysięcy monet do zdobycia przez nas, przez graczy. No i widzicie, ja zebrałem 30 wirtualnych monet, więc to jest 15 złotych. Musicie podać też swój adres e-mail, także ja wysyłam, odbieram maila i teraz, moi drodzy, macie dwie opcje. Możecie przekazać swoje monety na dowolny szpital,
albo wymienicie na nagrodę. Taką e-nagrodę dla siebie. Ja wybieram opcję, moi drodzy, w której przekazuję monety, także klikam. Dziękujemy, przekazaliśmy twoje monety na pomoc chorym dzieciom. Zebraliśmy już ponad 20 tysięcy. Do zebrania co prawda 600 tysięcy monet, czyli 300 tysięcy złotych, ale to nie koniec. Można też dokonać wpłat własnych, przez co jesteśmy w stanie podwoić albo nawet potroić tę kwotę. A za każdą dowolną wpłatę otrzymacie gadżety cyfrowe związane z grą. Link do zbiórki znajduje się w opisie. Ja po odcinku przekazuję swoją część i mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo naprawdę warto pomagać, moi drodzy, poprzez granie, tak jak jest tutaj napisane, zamień granie w pomaganie. I tak też róbmy, moi drodzy. Czyńmy dobro, grajmy w gry i przez to pomóżmy komuś, kto naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Link do tej strony oraz link do gry znajdziecie w opisie, także pobierajcie, grajcie i pomagajcie. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i weźmiecie udział. Pamiętajcie, że gra jest dostępna na różne platformy, także korzystajcie. Kliknijcie w film, jeśli chcecie obejrzeć jakiś inny film na moim kanale. I co? Wspólnie pomagajmy. Pomagajmy grając. Moi drodzy, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Papatki.